Jest rok 1940. Zimne jesienne popołudnie oddaje chłód obaw, jakie niosą ze sobą wieści z okupowanej Europy. Naziści od jakiegoś czasu mają już w rękach Polskę, Francję i Norwegię. Nic nie wskazuje na to, by ich ofensywa miała nagle stracić na prędkości. Wszyscy ze strachem oczekują, co przyniesie wiosenna odwilż roku 1941. William Moulton Marston, amerykański wynalazca, prawnik i psycholog, posiadający 3 dyplomy z najbardziej renomowanej uczelni w USA, Harvardu, siedzi w małej kawiarence, popijając 3. już filiżankę gorącej kawy. Naprzeciw niego młoda studentka cierpliwie, chociaż nieco chaotycznie, sporządza notatki. Na imię jej Olivia Byrne, jednak swoje publikacje podpisuje wymyślonym nazwiskiem Richard. Wywiad ciągnie się już ponad godzinę, a jego temat robi wrażenie niskiej wagi. Kilka dni później pojawi się pod tytułem Nie śmiejcie się z komiksu. William opowiada o swoich przemyśleniach na temat niespełnionego potencjału amerykańskiego komiksu w zakresie edukacji młodego pokolenia. Artykuł wpadnie później w ręce Maxwella Gainesa, szkolnego dyrektora oraz właściciela małego wydawnictwa. To na zawsze zmieni świat komiksu. W 1940 rok należał w pełni do męskich superbohaterów odciskających ślad swojego buta na pośladkach przestępców. Superman zadebiutował w 1938 roku, a rok później z mroku nocy wyłonił się Człowiek Nietoperz. Niedługo później w USA rozgorzała afera wokół przemocy ukazywanej w historiach komiksowych. Wobec szerzącej się kolejnej wojny światowej rodzice młodych zjadaczy naleśników z syropem klonowym doszli do wniosku, że ich pociechom nie potrzeba więcej przemocy i złych przykładów. Masowa nagonka doprowadziła do tego, że w 1940 roku chicagowska gazeta pozwoliła sobie określić komiks mianem narodowej odrazy. Z artykułu można było się dowiedzieć, że promujące seks i przemoc komiksy sprzedawane są w milionowych nakładach każdego miesiąca, wychowując żonne krwi zwyrodniałe nowe pokolenie. Receptą na to miała być walka z ohydnymi rysunkami. Maxwell Charles Gaines, będąc pod wrażeniem wspomnianego wywiadu, zatrudnił Williama na stanowisku konsultanta do spraw edukacji w National Periodicals i All American Publications. Oba wydawnictwa w niedalekiej przyszłości przeistoczyły się w DC Comics, dom dla kilku najznamienitszych superbohaterów. Rola Marstona miała tu znaczenie kluczowe. Miał pomóc w zażegnaniu PR-owego kryzysu, jaki spotkał komiks. Nikt się jednak nie spodziewał, że naukowiec doleje jedynie oliwy do ognia. Marston nie był zwykłym psychologiem. Poza dokonaniami naukowymi przyczynił się również do stworzenia wykrywacza kłamstw dzięki swoim testom ciśnienia krwi. Co jednak miało znaczenie kluczowe dla komiksu, którym miał się teraz zajmować, miał także dosyć specyficzne podejście do relacji damsko-męskich. Jego życie wypełniła miłość do 2 kobiet, żony Elizabeth Holloway Marston oraz Olivia Byrne, studentki, która przeprowadziła z nim ów legendarny wywiad. Obie panie miały dla niego znaczenie szczególne, obie kochały równie wielką miłością i obie akceptowały siebie nawzajem, żyjąc w jednym domu. To właśnie żona Williama stała za pomysłem na kobiecego Herosa. On sam myślał o stworzeniu bohatera, który nie walczyłby przemocą, lecz miłością. Podobno żona miała skwitować pomysł stwierdzeniem: dobra, ale niech będzie kobietą. Pomysł spodobał się Gainesowi i ten dał mu zielone światło do dalszej pracy nad nową bohaterką. Przy tworzeniu postaci Marstonowi pomagał także Harry George Peter. Inspiracją dla Wonder Woman było oczywiście ukochane Williama, jednak największe podobieństwo łączy ją z Olivią Byrne. Widać to zwłaszcza po ciężkich bransoletach, jakie często nosiła ona na nadgarstkach, a które później stały się także znakiem rozpoznawczym nowej bohaterki. Tworzona postać odzwierciedlała rodzące się w owym czasie ruchy feministyczne, powiązane mocno z postacią Margaret Sanger, uważanej za pionierkę kontroli urodzeń. Marstonowi przyświecała idea stworzenia heroski uosabiającej ideał kobiety. To właśnie takie idealne niewiasty, jego zdaniem, powinny w przyszłości mieć w dłoniach władzę nad światem. Idea stworzenia idealnej kobiety znajduje później odzwierciedlenie w pierwszej wersji genezy postaci. Dla Marstona duże znaczenie miało operowanie przeciwieństwami, dzięki czemu Amazonka balansuje między byciem wyzwoloną dominą i oddaną, posłuszną wyznawanym wartościom kobietą. Motyw zniewolenia, tak cielesnego, jak i psychicznego, miał później często przetaczać się w fabule komiksów o Wonder Woman. Marston bardzo
świadomie manipulował opinią publiczną. Pod płaszczykiem patriotyzmu bohaterki promował wartości feministyczne. Wielce symbolicznym jest fakt, że bohaterka mająca na sobie kostium jawnie nawiązujący do flagi amerykańskiej jest w istocie postacią wywodzącą się silnie z kultury greckiej. Całkiem możliwe, że jest to odniesienie do emigrantów, którzy kiedyś ten kraj tworzyli od podstaw i stanowili o jego sile. Jako że Wonder Woman miała być odpowiedzią wydawnictwa na pojawiające się zarzuty o brak kobiecych bohaterów, postanowiono uczynić z niej damski odpowiednik Supermana. Miała posiadać jego ogromną siłę, jednocześnie zachowując wszelkie atrybuty klasycznego kobiecego piękna i delikatności. Postać miała się nazywać Suprema the Wonder Woman. Redaktor Sheldon Mayer doszedł do wniosku, że nazwa jest za długa, więc skrócił przydomek naszej bohaterki do Wonder Woman. Postaci Wonder Woman przypisuje się walka o prawa kobiet. Dla wielu młodych feministek stanowiła godny naśladowania wzór cnót. Amazonka przetarła dla kobiet szlaki w popkulturze, wyciągając je z kuchni na pierwszą linię frontu w walce ze złem. Marston wielokrotnie podkreślał przywiązanie bohaterki do typowo feministycznych cnót, jak siostrzeństwo, niezależność czy asertywność. Bohaterka bardzo często była ukazywana w dosyć specyficznej pozie wyrywania się z okowy łańcuchów, co dodatkowo wzmacniało jej pozycję jako symbolu feministek, upatrujących w tym metafory do walki ze zniewoleniem kobiet. Wonder Woman swój debiut miała w 1941 roku w 8 zeszycie All Star Comics, a po raz pierwszy na okładce pojawiła się w pierwszej odsłonie Sensation Comics w styczniu 1942 roku. Pół roku później na półki księgarni trafił pierwszy osobny tytuł sygnowany imieniem bohaterki. Na samym początku rysunkami zajmował się Harry Peter, a za fabułę przygód Amazonki odpowiadał Marston. Postać głównej bohaterki rysowana była w stylu lat 20. XX wieku, co nie do końca podobało się wydawnictwu, za to bardzo trafiało w gusta jej twórcy. Styl ten porzucono dopiero po śmierci Marstona. Tworząc jej przygody, autor inspirację czerpał z własnego życia oraz z teorii, których zagadnienia tak bardzo go intrygowały w jego pracy naukowej. Jako że bohaterka została stworzona podczas II wojny światowej, zupełnie naturalnie jej początkowymi przeciwnikami obok superzłoczyńców byli żołnierze państw Osi. Z czasem twórcy na jej drodze zaczęli stawiać także postaci, które znać możemy z mitologii greckiej. Silnie zarysowane podteksty seksualne stanowiły duży problem we wczesnych komiksach o Amazonce. Oczywiście dosyć często podnoszono larum, zwłaszcza o fakt skrępowania lub wiązania bohaterki niemal w każdym komiksie, co miało stanowić jawne nawiązanie do praktyk seksualnych o charakterze sadomasochistycznym. Padały liczne przypuszczenia o tego typu skłonności w stosunku do twórcy postaci, doktora Marstona. Zdaniem krytyków po komiksy sięgali młodzi czytelnicy i taka propaganda mogła mieć na nich bardzo zły wpływ w najważniejszym dla nich momencie rozwoju własnej osobowości. Późniejsi twórcy zaczęli odcinać się od tych pomysłów, co skutkowało m.in. pozbyciem się z kart komiksu postaci Evilless, zimnej, racjonalnej nazistki, która swą prezencją nawiązywała do praktyk sadomaso. Pojawiła się po raz ostatni w ostatnim komiksie spod ręki Marstona i nigdy później już do niej nie wrócono. Stała się jednak inspiracją dla Saturn Girl i Saturn Queen, których biografie, moce i wizerunek mocno nawiązywały do postaci Evilless. Nie były to jedyne zarzuty względem fabuły komiksu. Krytycy wytykali niejednokrotnie jej absurdalność. W jednej z historii antagonistka chciała zniszczyć zapasy mleka w Stanach Zjednoczonych, czego efektem miało być osłabienie kości alianckich żołnierzy na froncie. Bohaterka także wielokrotnie pastwiła się nad słabszymi od siebie mężczyznami, co tylko uwypuklało kontrowersje wokół komiksu. Jako że psycholog początkowo tworzył pod pseudonimem Charles Moulton, jego tożsamość była tajemnicą aż do lata 1942 roku. William zmarł 5 lat później, poświęcając ostatnie pół roku swojego życia w pełni postaci Wonder Woman. Jego ukochane postanowiły dalej mieszkać razem aż do śmierci Byrne w latach 80. Elizabeth zmarła w 1993 roku, dożywając 100 lat. Wizerunek Wonder Woman dopełniało jej wyposażenie. Bransolety, tiara i lasso prawdy. Bransolety to oczywiście element jawnie zaczerpnięty od Byrne. Kły odporne stanowiły przeszkodę nie do pobicia dla adwersarzy i podstawową ochronę Diany. Tiara, prócz dodania jej majestatycznego wizerunku, służyła jako broń miotana, zachowując się niczym bumerang. Lasso prawdy to z kolei pozostałość po biografii twórcy Amazonki, który jak wiadomo przyczynił się do stworzenia wariografu. Lasso, podobnie jak wykrywacz kłamstw, potrafiło wyciągnąć prawdę z każdego, kogo skrępowało. Poza tym stanowiło też ważny element wyposażenia ofensywnego bohaterki.
Po śmierci Marstona odpowiedzialność za komiks wziął na siebie Robert Kaniger, który bardzo złagodził jego wymowę. Diana straciła na znaczeniu po zakończeniu II wojny światowej, z czasem ustępując coraz bardziej Batmanowi czy Supermanowi. Obrywała jednak od krytyków tak samo mocno, o ile nie mocniej. W książce psychiatry Frederica Wertheima pod tytułem Uwodzenie niewinnych autor wytykał bohaterom DC propagowanie szkodliwych wzorców. Zdaniem Wertheima Batman promował homoseksualizm, Superman faszyzm, a Wonder Woman homoseksualizm i sadomasochizm. Jakby tego było mało, psychiatra upatrywał w tej ostatniej nienawiści do płci męskiej. Mimo tych oskarżeń Wonder Woman, chociaż znacznie mniej popularna niż wcześniej, była obecna dalej w komiksach. Koniec lat 60. przyniósł kolejne zmiany w jej wizerunku. Zafascynowany serialem Revolver i Melonik, nowy scenarzysta komiksu Mike Sekowski przerobił jej wygląd na zbliżony do Emmy Pearl, granej w serialu przez Dianę Rigg. Następna dekada umocniła pozycję Wonder Woman w środowisku feministek. Wszystko za sprawą pojawienia się na okładce feministycznego pisma Mrs. w roku 1972. Panie do tego stopnia zaakceptowały tę postać, że w tym samym roku doprowadziły do zwolnienia scenarzysty komiksu Samuela Delany, mając mu za złe fakt, że bohaterka nie nosi już swojego klasycznego kostiumu. Delany stracił pracę po napisaniu zaledwie 2 odcinków. Kolejne zmiany w wizerunku Diany udało się dokonać dopiero dekadę później za sprawą Roya Thomasa i Jenny Colana. Strój bohaterki po 40 latach od jej debiutu stracił orła, a zamiast niego na jej piersi pojawiała się stylizowana podwójna litera W. Zmiana ta była zainspirowana przez ówczesną prezes DC Janet Kahn, która w tamtym czasie stworzyła organizację charytatywną sygnowaną nazwą bohaterki. Kolejne lata to także kolejne modyfikacje wyglądu bohaterki, które jednak nie były zbyt udane i szybko kończyły się powrotem do klasycznego wizerunku. Obecny strój nie różni się w drastyczny sposób od tego, w jakim zadebiutowała w latach 40. Przygody Amazonki również pozostawiały wiele do życzenia, ocierając się wręcz o autoironiczny ton. Tak jak wizerunek, tak i moce i geneza Wonder Woman ulegały zmianie na przestrzeni dekad. Początkowo Amazonka miała powstać z glinianego posągu, ulepionego rękoma Hippolity i ożywionego z woli greckich bogów. Nazwana została przez swoją twórczynię Diana, co stanowiło łaciński odpowiednik imienia Artemida, bogini łowów. Wychowywana była wraz z resztą Amazonek na silną i asertywną wojowniczkę żyjącą w poszanowaniu ducha przyjaźni i siostrzanego szacunku. Jej życie odwróciło się do góry nogami, gdy na wyspie Amazonek rozbił się Steve Trevor, pilot myśliwca biorącego udział w II wojnie światowej. Amazonki zorganizowały turniej, którego zwycięzczyni miała je reprezentować i pomóc zakończyć bestialski konflikt. Konkurs wygrała Diana. Tak też narodziła się legenda Wonder Woman. Pod koniec lat 60. bohaterka na jakiś czas straciła swoje moce, by potem ponownie je odzyskać. Tym razem miała je zawdzięczać przychylności samego Olimpu. 2011 rok przyniósł kolejne zmiany. Od tego momentu swoją siłę miała dostać po ojcu, którym był Zeus. Wonder Woman jest najbardziej rozpoznawalnym kobiecym superbohaterem w świecie komiksów. Jej przygody zawsze znajdowały grono odbiorców. DC wypuszcza serię o tej bohaterce niemal nieprzerwanie od lat 40., z wyjątkiem 1986 roku. Przez dekady stała się postacią symbolem dla ruchu feministycznego i wzorem do naśladowania dla wielu młodych kobiet. Nie była pierwszą bohaterką, jaka zawitała na karty komiksu, ale jako pierwsza dostała swój własny tytuł. Jej wpływ na kilka pokoleń nie podlega dyskusji. I po tylu latach od swojego powstania pozycja bohaterki jest jeszcze silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. I to by było na tyle. Jeżeli materiał o Wonder Woman przypadł Ci do gustu, zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrypcji kanału. Jeżeli chcesz dostawać powiadomienia o nowościach, kliknij dzwona i wpadnij na Facebooka, gdzie na bieżąco pojawiają się poważne newsy. A ja żegnam się już z Wami. Do zobaczenia. Pa, pa. Your radar ropes aren't enough to hold me.